Witajcie ludzie, witam was wszystkich serdecznie. Chyba szykuje się seksafera z udziałem pana Jacka Gorzątkowskiego. Pierwszy argument jest związany z działalnością Jacka Gorzątkowskiego, a mianowicie nagrywaniem wywiadu z różnego rodzaju pijakami, ćpunami, kryminalistami, innego tego typu wyrzutkami społecznymi. I na co chciałbym tutaj zwrócić uwagę? Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, jak Jacek Kurzonkowski bardzo lgnie do tych ludzi, jak on pragnie przebywać w tym wszystkim, jak on spija z ich ust te brednie, te kłamstwa, te wymysły, które opowiadają po to, aby wzbudzić litość oraz wyżebrać parę złotych. Zwróćcie uwagę, że Jacek Kurzonkowski jeździ po całym świecie, aby móc nagrywać wywiady z tymi lumpami. On wręcz się podnieca, on wręcz dostaje orgazmów na samą myśl, że będzie mógł porozmawiać z takim wykolejeńcem. I powiedzcie mi, moi drodzy, czy to jest normalne? Czy tak zachowają się normalni ludzie, zwłaszcza w jego wieku? Odpowiedź jest jasna, odpowiedź jest oczywista i odpowiedź brzmi nie. Tak nie zachowują się normalni ludzie. I to z kilku powodów. Podam wam takie trzy podstawowe. Pierwszy powód jest taki, że większość tych degeneratów nie trzyma jakiejkolwiek higieny osobistej. Są brudni, śmierdzący, chodzą obezrani, obezczani, śpią gdzieś w śmietnikach. A jeżeli jakiś człowiek nie trzyma minimum higieny osobistej, to w sposób automatycznie wyrzuca się poza margines społeczny. Z takim człowiekiem nigdy nikt nie będzie rozmawiał i dlatego nikt z nimi nie rozmawia, ponieważ oni po prostu cuchną, oni śmierdzą i żaden normalny człowiek z kimś takim po prostu nie chce przebywać. I to jest naturalny odruch. To był pierwszy argument, dlaczego Jacek Kurzonkowski jest zaburzony. I teraz drugim, związany z jego życiem prywatnym. Tutaj mam na myśli związek Jacka Kurzonkowskiego z nastoletnią narkomanicą. Na chwili obecnej ona ma, zdaje się, 20 lat, ale to nie zmienia faktu, że Jacek Kurzonkowski ma lat ponad 60. Czyli tutaj mamy ponad 40-letnią różnicę wieku. Powtarzam, ponad 40-letnią różnicę wieku. Tak, moi drodzy? Jak nazwać taki związek? Moi drodzy, to nie jest związek. To jest perwersja w najczystszej postaci. Tutaj każdy seksuolog by wam powiedział, że Jacek Kurzonkowski jest osoba zaburzona seksualnie, która próbuje swoje braki, swoje deficyty rozwiązać poprzez właśnie taką zaburzoną relację. Ponieważ Jacek Kurzonkowski ma po prostu bardzo niską samoocenę. To jest człowiek, który nie odnajduje się w kwestiach seksualności, w kwestiach relacji pomiędzy kobietą a mężczyzną. Dlatego znalazł właśnie taką naiwną i biedną, chorą dziewczynę, bo to jednak to jest narkomanica, prawda? To jest dziewczyna, która jest uzależniona, czyli to raczej jest chora, a dwa, no nie oszukujmy się, dziewczę w tym wieku, jedyne co ma w głowie, to siano. W związku z tym Jacek Kurzonkowski niejako wykorzystuje tą narkomanicę po to, aby zrekompensować swoje braki. A jakie to są braki? No to są braki takie, że on po prostu nie jest w stanie znaleźć sobie kobiety w swoim wieku. A dlaczego? Ponieważ większość kobiet w jego wieku albo trochę młodszych w życiu nie chciała mieć jakiegokolwiek kontaktu, powtarzam, jakiegokolwiek kontaktu z Jackiem Kurzonkowskim. Witajcie ludzie, witam was wszystkich serdecznie. Chyba szykuje się seksafera z udziałem pana Jacka Gorzątkowskiego. Tutaj chciałbym wam przeczytać komentarz pana Śnieżyna na Wykopie. Tak, w ramach informacji, pan Śnieżyn jest to osoba, która udupiła górala. Tego zboczeńca pedofila, który napastował małe dziewczynki, kazał im się rozbierać, tak, pokazywać coś tam przed kamerkami. Pan góral doprowadził do jego skazania. Tam dostał chyba wyrok w zawieszeniu, jakieś tam grzywne też miał wypłacać, miał zakaz pokazywania się w internecie. Ogólnie doprowadził, trochę udupił go, tak? Więc ja szanuję pana Śnieżyna, jest to człowiek na wysokim poziomie moralnym, intelektualnym, tak? Ale przechodzę do rzeczy. Przekażę wam ten komentarz, bo słuchajcie. Myślałem, że pan Jacek Kurzonkowski zmądrzeje i da sobie spokój z internetami. Wow! Super pomysł. Grupa na Facebooku jako miejsce, gdzie można poznać niedoświadczone, szczupłe kobiety o małych piersiach. W każdym razie sprawa sądowa za molestowanie koleżanki będzie. Tak ma być, pani Śnieżyn. Proszę się w telewizji tłumaczyć, nie koleżance wyjaśniać, że małe piersi to złoto. Screeny są i jak sprawa poleci, chętnie się podzielę z Mirkami. Szkoda, że kobieta z molestowania za czasów Crazy Shrek nie miała odwagi, by założyć sprawę. Ale nadrobimy to. I tak ma być, pani Śnieżyn. Ja panu naprawdę serdecznie gratuluję, że pan jest na tyle wytrwały, że pan
jeszcze ciągnie tą sprawę, tak, że panu się chce wchodzić na tą jego patologiczną grupę, tą JTO na Facebooku i to kontrolować, co się tam dzieje. Dla mnie to jest syf, ja nie jestem w stanie tam wchodzić, bo to jest takie szambo, to jest taki muł, tak, że ja nie byłem w stanie tego czytać, ale widać, pan jest bardziej konkretny ode mnie, tak, bardziej potrafi pan zacisnąć zęby i jednak tam jeszcze przetrwać to, czytając te wszystkie te wypociny jego i tam tych jego, tych akolitów. I jednak pan doszedł do prawdy, z czego no, gratuluję panu bardzo serdecznie za to, co pan zrobił. Ja powiem panu, że ja też trochę działałem w tej sprawie, wysłałem kilka pism i do prokuratury, i do Urzędu Skarbowego, i do Urzędu Danych Osobowych. I kurwa, te, no, nie chcę wyzywać tutaj, ale no mówię. I te instytucje do tej pory nic nie zrobiły. Nie wiem dlaczego. Znaczy w Polsce tak jest, że to bardzo słabo działa. Niestety bardzo słabo działają te instytucje, ale jak tutaj to się ruszy, tak? Jeżeli będzie pan potrzebował jakiejś pomocy, ja służę uprzejmie, tak? Ja nie jestem jak te jebane złe masy tych komentarzy, którzy piszą, a Jacek to jest zły, to jest niedobry, a tak naprawdę chuje robię. Ja z nimi nie mam nic wspólnego. Jeżeli będzie pan czegoś potrzebował, niech pan do mnie wali jak w dym, jeżeli będzie trzeba, nawet pojadę do tej jebanej Warszawy. Pojadę do tej Warszawy i będziemy wspólnie działać. To oczywiście wtedy już wiadomo, nie będę już tak wulgarnie się posługiwał takim wulgarnym słownictwem. Znaczy ja ogólnie nie posługuję się takim słownictwem na co dzień, tak? Ale tutaj no, ta sprawa tego starego dziada no, w pewnym sensie wyprowadza mnie z równowagi, bo jak może być tak, że gość zbiera pieniądze, tak? Zbiera pieniądze, pieniędzy nie ma, nic się z tym nie dzieje, tak? Ci ludzie, którzy zostali wydymani w dupsko, nic z tym nie robią, tak? Pierwsza sprawa, tak? Druga sprawa to jest sprawa Urzędu Skarbowego, tak? Mamy do czynienia tutaj, zbiera pieniądze na prywatny rachunek bankowy, tak, nie rozlicza się z niczego, nic z tym nie robią, tak. Normalnie jak człowiek 100 zł nie pokaże w zeznaniu podatkowym, to już go ścigają, a tutaj o, mamy 60 tysięcy i gówno się z tym dzieje. Prokuratura dostaje zawiadomienia, nic się nie dzieje. No tutaj mam nadzieję, że w końcu to ruszy. Tutaj pan pisze o jakichś screenach, tak? Jeżeli będzie pan miał, niech publikuje pan tutaj na tym wykopie oczywiście. Będę kręcił kolejne filmy. Wprawdzie powiedziałem, że ja kończę sprawę z starym dziadem. No, znaczy to ja źle powiedziałem. Ja kończę, znaczy mówiłem, że ja zawieszam, tak? Że właściwie chodziło mi o to, że ja zawieszam to na jakiś czas. Ale jak widzę, że jak zobaczyłem, że tutaj znowu zaczyna coś ruszać, tak? Że jednak ten stary zboczeniec działa dalej w internecie, to trzeba działać. Trzeba działać, trzeba go. W końcu musi ponieść konsekwencje tych swoich działań. Jeszcze ta kobieta, jeżeli pan ma z nią kontakt, no niech pan bardzo ją namawia, żeby jednak, bo że pan pisze tutaj, że ona będzie sprawa w sądzie, no niech pan ją wesprze jeszcze, może jakaś pomoc psychologa, może coś innego potrzebuje,